Jesteśmy w miejscowości Poręba za Trzemieśnią i będziemy w dzisiejszy poranek szli w kierunku grzbietu Działek 45 minut, a następnie w kierunku schroniska Kudłaczy i pętlą w to miejsce wrócimy za jakieś 4-5 godzin. Po drodze mijamy kapliczkę, bardzo ładnie odnowioną. Kapliczka pochodzi z 1865 roku. Mamy świętego Jana Nepomucena, świętego Józefa i świętą Agatę, jakże się cieszę. Znaleźliśmy oznaczenie szlaku. Przyślepiej drodze. Kolejna przydrożna kapliczka. Koniec asfaltu i schodzimy na drogę polną, która prowadzi do lasu. Jesteśmy na miejscu oznaczonym na mapie jako Działek. Tutaj szlak zielony, którym szliśmy wcześniej, krzyżuje się ze szlakiem czerwonym, którym teraz pójdziemy do schroniska na Kudłaczach. Zgodnie z oznaczeniem na strzałce, do schroniska na Kudłaczach stąd mamy godzinę i kwadrans. Ruszamy w dalszą drogę. Kolejne skrzyżowanie dróg. Idziemy w prawą stronę szlakiem czerwonym. Te zabudowania, które widać na polanie na wzgórzu, to jest prawdopodobnie schronisko na Kudłaczach i okoliczne drobne zabudowania towarzyszące schronisku. Stoimy na kolejnym rozdrożu. Tu akurat w tym przypadku idziemy prosto. Jak na razie szlak jest dobrze oznakowany. Nie mamy problemów z odnalezieniem znaków. Przed nami w końcu po długiej podróży ukazuje się placówka na Kudłaczach. Czekają na nas, bo się dym z komina unosi, to chodźmy szybko, może coś ciepłego wypijemy. Chodzimy przez tą oto bramę. Już za ogrodzeniem, dalej prosto, koło zabudowań gospodarskich, idziemy do bacówki. Stoimy przed bacówką i wchodzimy do środka. Panorama roztaczająca się z Kudłaczy, a szczególnie z rozległej polany zalegającej zachodni grzbiet Łysiny, należy do najpiękniejszych w całym Beskidzie Średnim. Roztacza się stąd widok o promieniu 180 stopni, obejmujący kilka pasm górskich. Rozpoznać z niej można szczyty w Beskidzie Wyspowym, Gorcach, Tatrach Wysokich i Zachodnich, ale to przy dobrym widoku oczywiście. W Beskidzie Wysokim, Beskidzie Średnim i w Beskidzie Małym. Widoczne stąd pasmo Tatr oddalone jest w linii prostej 66 km. Dominujące w panoramie Babia Góra.
3 godziny 30, 4, 5 godzin, 6 godzin, 6 godzin, 7 godzin, 8 godzin, 8 godzin zgodnie z mapą. Tak? To cały dzień. No to świetna wyprawa. Mamy plan kolejnej wyprawy. Już wiemy, gdzie pójdziemy. Ciekawe kiedy, w przyszłym życiu chyba. No jest tyle ciekawych szlaków tutaj, turystycznych. No, to liczymy 8 godzin, skudłaczy na Luboń Wielki. Jest, a tu są te noclegi w pokojach, dwuosobowe, z widokiem na Babią Górę. Ciekawe, jak oni to grzeją, prawda? Ten szczyt przed nami widoczny zgodnie z posiadanym przez nas szkicem. To będzie prawdopodobnie Kotoń o wysokości 857 metrów nad poziom morza i zaraz obok z lewej Pekalówka o wysokości 839 metrów nad poziom morza. Natomiast ten szczyt niewielki z prawej strony nad Daszkiem to będzie prawdopodobnie Wielka Stróża o wysokości 654 metry nad poziom morza. Natomiast na pierwszym planie za Świerkami taki najniższy szczyt, w zasadzie taka połogiem wzgórza, to będzie Góra Krzywicka o wysokości 591 metrów nad poziom morza. Chowamy naszą mapkę orientacyjną. Idziemy szukać, gdzie zielony szlak odchodzi od schroniska. Mamy zielony szlak. Małe zoo koło schroniska. Żegnamy się ze schroniskiem Kudłacze i wyruszamy w dalszą drogę. Jest godzina w pół do pierwszej, a nikt jeszcze nie szedł naszym szlakiem. No to przecieramy szlak. Tu szlak zielony będzie skręcał w lewą stronę i należy zachować ostrożność. Schodzimy drogą leśną, lekko w dół i zobaczymy, gdzie dalej poprowadzi nas ta droga, ten szlak. Dochodzimy do suchej polany i tu robimy sobie mały odpoczynek. W chwili idziemy dalej zielonym szlakiem przez kamiennik za 45 minut, aż do poręby, jak widać, za 2 godziny. Wchodzimy na teren użytku ekologicznego, zaznaczonego znakiem prawem chronionym. Chwilowy odpoczynek dla zaczerpnięcia oddechu. Po mozolnej wspinaczce pod górę idziemy krótkim odcinkiem wypłaszczonym. Stoimy w miejscu zwanym Kamieńczyk. Stąd do schroniska, jakbyśmy szli, jest 1,5 godziny. Natomiast tam, gdzie mamy auto do poręby, jest godzina kwadrans tym samym zielonym szlakiem. Idziemy więc dalej. Rzut oka na wczesnozimową aurę Beskidu Wyspowego, albo Makowskiego, albo też Średniego. Większość trasy, szlaku przebyliśmy idąc pod górę. Tym razem mamy pewną odmianę. Zaczynamy schodzić w dół.
Zatrzymujemy się w dogodnym miejscu, by odpocząć i napić się ciepłej herbaty. Jesteśmy znowu na szlaku. Przy szlaku natrafiamy na niewielką rozpadlinę w skałach. Może to jest jaskinia, która gdzieś tam kontynuuje się. No niemniej jednak musiałaby to bardzo szczupła osoba spróbować, bo szczelina jest dosyć wąska. Na rozstaju leśnych dróg na drzewie spotykamy niewielką kapliczkę. Schodzimy coraz niżej w dół i śniegu jest coraz mniej. Wychodzimy z lasu i tam w dole już słychać odgłosy wsi. Tą drogą polną dochodzimy do pierwszych zabudowań, a tam w dole widzimy już asfaltową drogę. Idziemy asfaltową drogą przez wieś. Mijamy szkołę podstawową w Porębie. Dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawą stronę. Tu w kawiarni Eden podbijamy sobie pieczątkę do naszej książeczki gotowskiej. Wypijamy kawę i ruszamy z powrotem do domu. Samochód mamy zaparkowany o właśnie tu na skrzyżowaniu.